Cześć, dzień dobry. Cześć. My się znamy, ale gdybyś mógł powiedzieć słuchaczom, widzom parę słów o sobie, będę wdzięczny. Nazywam się Radek, mam 21 lat, jestem studentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Oni jeszcze za to nie zapłacili. Tak. No, interesuję się filmem, produkcją filmową, muzyką i ogólnie wszystko, co z tworzeniem związane. Ten kierunek studiów to marketing, to jakoś tak naturalnie wyszedł, czy skąd pomysł? W sensie, co cię skłoniło, jakby już pomijając, co cię skłoniło do studiów, co cię skłoniło do tego kierunku? To nie był kierunek, który chciałem jakby docelowo, w który celowałem, ponieważ moim takim jakby marzeniem, takim planem to była szkoła filmowa. Okay. Ale ze względu na to, że szkoły filmowe, które mnie interesowały, oferowały mi tylko studia dzienne, to nie mogłem sobie niestety na to pozwolić. Zależało mi na zaocznych. No i szukałem czegoś, co będzie tak mniej więcej może związane jakoś z produkcją filmową. To nie jest stricte to, czego chciałem, ale myślę, że może to mi jakoś pomoże w samorozwoju, jeśli chodzi o moją markę, którą aktualnie tworzę. Tam gdzieś wrzucimy w opis Instagrama i stronę. Bo my mamy chyba jakąś speckę taką stricte wideo. Tak mi się wydaje przynajmniej. No jest, jak to było? Wideomarketing, tak. Mhm. No i ze względu na to, że jest taka specjalizacja, to wybrałem ten kierunek. Okay. A filmówki to są jakieś konkretne, w sensie jakby te szkoły filmowe? No to jest ta filmówka w Łodzi na przykład? Ogólnie takich szkół filmowych to dużo w Polsce nie ma. Bo z takich, do których warto iść, które coś oferują, no to jest w Łodzi, w Warszawie. I coś tam jeszcze w Krakowie jest. I to są takie chyba trzy główne szkoły filmowe. A we Wrocławiu jest jedna, nazywa się MasterShot, ale nie słyszałem jakichś takich fajnych opinii. No i też z tego, co pamiętam, to chyba są tylko dzienne, ale mogę się mylić, Nie pamiętam. Okej, ale w sensie to chodzi stricte o produkcję wideo, tak? Czy, no bo ja nie wiem, co na takiej filmówce. Wiem, że aktorzy kierunki. Chyba tam... Oczywiście, to jest cała jakby każde stanowisko, jeśli chodzi o produkcję filmu. Wiadomo, są osoby przed obiektywem i za obiektywem, prawda? Czyli mamy aktorstwo, mamy też kierunki związane z dźwiękiem, mamy operatora, prawda? Mamy montażystę. Też nie byłem do końca zdecydowany, nawet jakbym poszedł, czy bym poszedł jednak jako aktor, czy jako operator, montażysta. No ale z takim wyborem nie miałem do czynienia, ponieważ nie wybrałem szkoły filmowej, więc... Okay. Do tego aktorstwa jeszcze wrócimy, bo dobra. To całkiem ciekawe. Skąd to wideo? W sensie, bo jakby... Skąd to zajawka się wzięła? A już ci mówię. Okay. Zaczęło się, jak chodziłem do technikum, do szkoły średniej. I to był rok 18 chyba, 19, coś takiego. Mhm. I znalazłem ogłoszenie na Spotted mojego miasta, że ktoś tworzy, już teraz to jest mój przyjaciel, ale wcześniej to był znajomy, z widzenia osoba po prostu ze szkoły. Tworzy film krótkometrażowy o problemach psychicznych nastolatków, o problemach depresyjnych. I szukał aktorów do tego krótkometrażowego filmu. No i się do niego odezwałem. Nazywa się Michał. No i spotkaliśmy się, na kawkę pogadaliśmy. No i tak wyszło, że wziął mnie do tego projektu swojego. Akurat grałem rolę totalnie niezwiązaną ze mną, bo czarny charakter. Po prostu... Musiałem się wcielić w bad boya, Hama, masakra. Taki mój debiut. No, ale film odniósł bardzo fajny sukces, jak na skalę, na jaką był robiony, czyli taką skalę
No niedużą, lokalną mikro? Bardziej, z nastawieniem ewentualnie na jakieś konkursy filmów krótkometrażowych, też zdobył parę nagród. Film się nazywa Kadas w ogóle. Okay. Tam gdzieś też wrzucimy pewnie, bo jest dostępny na YouTube. Tak, jest dostępny na YouTube. Okej, to dorzucimy do... Tak, film trwa około 30 minut. No i polecam zobaczyć, jak to wyszło, bo wyszło bardzo fajnie. Zebrał ten film naprawdę dużo fajnych pochwał, jak na film tworzony przez amatorów w tej dziedzinie. No i zacząłem jako aktor, no i bardzo mi się to spodobało. Też później się zainteresowałem, jak to technicznie wszystko wygląda. Kupiłem swoją pierwszą kamerę, gdzieś tam się zaprzyjaźniłem już właśnie z Michałem. Zaczęliśmy robić wspólnie jakieś rzeczy, różne jakieś reklamy gdzieś tam, to gdzieś tam w jakiejś reklamie też wystąpiłem. I później coraz bardziej jakby w to wsiąkałem, aż zacząłem w końcu tworzyć. Już coś tam zmontowałem, jakiś pierwszy film, coś tam nagrałem, tu koledze teledysk nagrałem. Przez film Kadas, tam poznałem inną osobę, która też tworzy swój film pełnometrażowy, który aktualnie jest jeszcze w fazie produkcji. I tam dostałem też rolę, już nie poboczną i złą, okay. tylko główną i dobrą. Więc duży przeskok jakby. Mhm. Nie mogę się doczekać, aż film wyjdzie. To już jest całkiem inna bajka, bo to jest o superbohaterze. Okay. Film superbohaterski, The Ultimate Boy się nazywa, i pełnometrażowy. I możliwe, że on odniesie jakiś większy sukces, że trafi gdzieś na duży ekran. Jest taka możliwość, ale to jeszcze nie jest pewne. No już go tworzymy jakoś od roku na pewno. Może się zbliżać do 2 lat nawet. Okay. No i co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Aktualnie mam już jakąś wiedzę, którą zdobyłem głównie przez obserwacje. Jeszcze z takiego doświadczenia praktycznego wydaje mi się, że jeszcze mało zdobyłem, ale bardzo dużo zdobyłem poprzez liczne wyjścia na jakieś plany filmowe jako pomocnik po prostu, gdzie uczyłem się od ludzi, którzy już to robią dłużej, i też zawsze mam od nich jakieś wsparcie, jak czegoś potrzebuję, więc dostęp do wiedzy jest, tylko trzeba się jej nauczyć i umieć wykorzystać. Okay. Ale praktyki też masz trochę za sobą, jakby nie patrzeć w sensie realizacji. Pewnie. Co jest takiego, bo rozumiem bycie przed kamerą jako aktor. Potrafię sobie wyobrazić, że to jest jakiś taki chodny, taki gdzieś podsycający ego, karmiąca pozycja. A co jest fajnego po drugiej stronie? W sensie, dlaczego stojąc za kamerą, jako techniczna osoba, jako realizator, kamerzysta, nie wiem, czy tak się mówi, żeby nie obrazić nikogo. Co jest tam fajnego? Bo mówię, rozumiem tych, którzy są przed kamerą, to jest jasne, ale tych, którzy są za kamerą. Wiesz co, to jest pytanie, na które przez długi czas starałem się znaleźć odpowiedź. Stałem z tym pytaniem dlatego, że nie wiedziałem, w którą stronę iść. Nie wiedziałem, czy iść w to aktorstwo, od którego zacząłem, czy iść jednak na drugą stronę obiektywu, czyli jako twórca, realizator, bardziej technicznie, prawda? I odpowiedź, do której doszedłem, brzmi tak. Uważam, że jako aktor nie jestem zdany na siebie. Jakby jeśli chodzi o mój rozwój, bardzo dużo zależy od tego, czy ja się komuś spodobam. I to nie jest pewne, to nie jest coś, czym czułbym się stabilnie. Wiadomo, jako aktor w jakichś takich, załóżmy, jakby mi się powiodło nawet, byłbym brany do jakichś takich wysokobudżetowych filmów i wiadomo, to wygląda mniej więcej tak, że stajesz taką bombę finansową, nie? Jako aktor
i później przez następny rok może już się nic nie dziać, bo nikt cię nie weźmie po prostu, nie? Okay. I no możesz się tam gdzieś reklamować, wysyłać swoje showreel, czyli taki pokaz umiejętności aktorskich, ale cały czas to zależy od kogoś. Czy, okay. Jesteś czy ktoś zależny. Cię weźmie. Jestem zależny bardzo. A jako realizator, twórca filmowy, masz dużo szersze pole do popisu. Jako technik, bo to jest bardziej techniczne wtedy. To jest jakby pomieszane takie sztuka z technikiem. Mhm. Możesz robić dużo więcej rzeczy. Ty decydujesz, co robisz. Okay. Możesz nagrywać wesela. Możesz nagrywać na przykład jakieś konferencje. Możesz robić sesje zdjęciowe, bo możesz podcast nagrywać. Możesz podcast nagrywać. I dużo tutaj zależy od ciebie, bo to wtedy ludzie ciebie szukają. Okej. Okay. Nie? Mhm. A nie ty szukasz, gdzie możesz się wbić na jakiś film po prostu i się prosić o to. Okej, okay, czyli z jednej strony mamy aktorstwo jako karierę, trochę więcej fejmu pewnie, no, i oczywiście trochę więcej kasy. A to jest bardziej ryzykowne, po tak, prostu i zależność od czynników zewnętrznych, a z drugiej strony mamy pewnie mniej siana, chociaż może się mylę, to mnie wyprowadź z błędu. Pewnie trochę więcej pracy, w sensie, znaczy, no bo mielenie tego wszystkiego. Jeśli chodzi o siano, to wszystko zależy od tego, na jaką skalę jest projekt. Jakby... Mhm. Wydaje mi się, że... Nie jako... mówimy o jakiejś, powiedzmy, no, Patryka, o tak. Patryku Wedze, ale jakby takiego... No właśnie, ja nie wiem, jak to wygląda, bo ja znam, że tu jest YouTube, a tu jest kino, nie? Ja też do końca nie wiem, jak to wygląda, ale wydaje mi się, że zarobki takiego operatora, montażysty są mniejsze, ale bardziej częstotliwe jakby. Okay. Regularne. Regularne. Częściej dostajesz jakieś mniejsze sumy, a jako aktor to jest rzadziej, tak myślę, ale jak już jest, to jakoś lepiej nagradzane. Okej. Okay. To jest, w sensie, bo jakby z jednej strony jest, wydaje mi się, że może ciągnąć do tego, bo Nie obserwowałem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale mimo wszystko aktorzy są takim wzorem. No, patrzymy na nich w telewizji. No tak, są centrum uwagi. Tak, i może to być takie, że chce się, że coś ciągnie do rozpoznawalności. To nie jest nic złego, no że nas ciągnie do rozpoznawalności, do sławy, do uwagi ludzi. Ogólnie wydaje mi się, że teraz to jest taki wyznacznik sukcesu. Każdy chce być raczej popularny, być w centrum uwagi. Okej. Okay. To teraz pytanie, czy... Ja trochę mam też problem taki, i to się trochę dzieje, jeżeli chodzi o dziennikarstwo szeroko rozumiane. I to nie mówię nawet o takiej formie, tylko o dziennikarzach wszelkiej maści, że brakuje młodych dziennikarzy, takich ludzi z zajawką, bo... Rola dziennikarza pomyliła im się trochę z celebrytą. Mam wrażenie, że za dużo Kuby Wojewódzkiego ludzie się naoglądali i rozumieją, że dziennikarstwo to bycie showmanem trochę. I zastanawiam się, czy w aktorstwie też trochę to tak nie wygląda, że znam i lubię paru aktorów polskich, Marka Konrada, chyba najbardziej taki wzór. On nawet chyba na Akademii Sztuk Przepięknych na Woodstocku, chyba jeszcze tak, Akademia Sztuk Przepięknych, chyba tak to się nazywa, bardzo ciekawą prelekcję miał taką odnośnie aktorstwa, opowiadał o tym i widać i czuć, mimo tego, że wciska w ING kredyty i lokaty, to czuć, że to aktorstwo gdzieś tam przez niego przemawia i to jest takie autentyczne. No a z drugiej strony mamy mnóstwo filmów, które są tworzone chyba tylko po to, żeby zarobić kasę. Tak mi się wydaje przynajmniej. W sensie, one mają się pojawić, zgarnąć jakąś tam pulę i ludzie mają zapomnieć i chyba Patryk Wega jest taki... nie, żebym się go czepiał, nie oglądam, ale kiedyś swego czasu chodziłem do DSF-u, do Śląskie Centrum Filmowe, DCF. No. I tam było mnóstwo fajnych, ciekawych filmów, nawet krótkich metraży. I tam na sali było 10 osób, 15 na 50 czy 60 miejsc
I to naprawdę ciekawa produkcja. Ten chyba pierwszy taki film to był sobie Las, gdzie gość przez półtora godziny opowiada o lesie. Ale taki raz, że to był niemiecki jakiś dendrolog, który po prostu miał fazę na drzewa, ale genialne. I trochę właśnie brakuje, bo jak się spojrzy w repertuar kinowy, to tam jest zdecydowanie mniej takich... Wyjdę na jakiegoś do takiego... Do kin wychodzą filmy, które się sprzedadzą. Inne nie wyjdą. Okay. Czyli nie ma czegoś takiego? Na taki dla mas po prostu filmy. No to się pojawiają filmy akcji, komedie, horrory. No muszą się takie filmy pojawić, żeby ludzie na nie przyszli, no bo w takich wyższych sferach kinowych jakby, no to wydaje mi się, że no, celem jest to, żeby przyszło na ten film jak najwięcej osób. Okay. Znaczy wiesz, to też nie jest tak, że dla mnie któreś są lepsze, któreś gorsze, nie? Tylko po prostu jedne lubię, a drugie nie lubię, ale to jakby kompletnie nie ma znaczenia. Czy wydaje ci się, że można w takiej branży robić coś z pasją, z zajawką? Czy można być takim aktorem, czy też montażystą, realizatorem, gdzie kasa, czy jakaś tam sława jest zupełnie gdzieś dalej? Gdzieś jako 10., 15. Rzecz. Czy to... Pewnie, że można. To jest bez wątpienia, ale to się będzie wiązało też z konsekwencjami takimi, że może się to komuś nie spodobać. Że, w sensie, że może inaczej, że nie spodoba się to w większości. Nie? Mhm. No i no wiadomo, no nie będziesz wtedy z tego czerpał jakichś takich profitów. No i to się będzie wiązało z tym, że się z tego nie utrzymasz. Mhm. A to się będzie wiązało z tym, że będziesz pracował na etacie gdzieś. I to się będzie wiązało z tym, że nie będziesz miał czasu na pasję. Okay. Za bardzo. A czy to nie jest trochę tak, nie wydaje ci się, że jakby w momencie, kiedy robimy coś z zajawką, z pasją, coś, co nam sprawia radość, przyjemność, kiedy pojawiają się za to pieniądze, to ta zajawka znika gdzieś, ucieka, że to zamienia się w taką regularną pracę i gdzieś gaśnie ta iskra ciekawości, zajawkowości. Ja nie wiem, ja miałem tak parę razy i zastanawiam się, czy to miałem ostatnio przyjemność tutaj z Wiesławem Gałązką rozmawiać na ten temat. I jest taki element, że w momencie, kiedy gdzieś z jakiejś tam dłubaniny, nazwijmy to, pojawia się kasa, to zaczyna nabierać trochę innego kształtu i ciekawi mnie, czy to... Czy to już zależy, w którą ty stronę pójdziesz. Czy zmienisz coś w tym, co robisz, czy łykniesz haczyk, czy nie. Według mnie to jest jakby dobrze, że pojawia się kasa z czegoś, co lubisz robić i robisz to z pasji. To chyba jak najbardziej na plus, tak myślę, według mnie chyba, nie? Znaczy, nie wiem, pytam dlatego, że jest takie, mówię, mam jakieś takie dziwne przeświadczenie, że ta zajawka wygasza się w momencie, kiedy przychodzą za to pieniądze, w sensie, że wiem, o co chodzi. Im więcej pieniędzy, tym ten fan, zabawa jest mniejsza, bo to jest jakaś tam regularna praca. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę, bo to się wiąże z tym, że gdybyś chciał to robić faktycznie z pasją, z zajawką, musiał odłożyć finanse gdzieś na bok, to jest trochę robienie tego na pół gwizdka. Wiesz co? No tak, wydaje mi się, że masz rację, ale to jest spowodowane tym, że jeśli twoja pasja, z pasji zaczyna się stawać twoim źródłem utrzymania, gdzie rzucasz, załóżmy, dla tej pasji, z której zarabiasz, rzucasz etat na przykład, no to automatycznie staje się to twoim po części też przymusem. Okay. Nie? Bo jednak jak nie zarabiałeś z tej pasji, to robiłeś ją, kiedy miałeś ochotę, kiedy chciałeś, a jeśli już się zdecydowałeś, że oddajesz, wszystko rzucasz dla tej pasji, żeby z tego już czerpać zyski, no to jesteś trochę przez los też zmuszany, że czasem, kiedy nie będziesz miał ochoty, to
to będziesz musiał to zrobić no, dla pieniędzy, żeby żyć. Okay. Nie? To też nie znaczy, że zawsze wtedy będziesz to robił już tylko dla pieniędzy, bo w tym okresie, kiedy zarabiasz z tego, możesz czasem nie mieć ochoty, ale też możesz ją mieć, nie? I zarabiać. Okay. Więc ogólnie no to wydaje mi się, że więcej plusów jest raczej. Okay. A czy to absolutnie to nie jest żaden zarzut, nie? Chodzi tylko o to, że mam takie wrażenie, że właśnie ten przymus, kiedy im częściej on się pojawia, tym jakby mniej fanu, a wydaje mi się, że zawsze, że ten fan jest trochę wyżej niż pieniądze, nie? Ale to jakby taka luźna uwaga. Jak z tym aktorstwem? W sensie, skąd to się wzięło? Znaczy, jakby już powiedziałeś trochę, ale ja chciałem zapytać o ten background, o którym mi opowiadałeś. Jeżeli mógłbyś i jeżeli chcesz, to bardzo chętnie, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. W sensie, nie widziałeś się kiedyś przed byciem aktorem. W sensie na dużym ekranie byłeś nieśmiały, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Pewnie. I całkowita zmiana. Skąd? W sensie jakby całą tą historię, gdybyśmy go powiedzieli. Teraz historia życia. Jak byłem mały, okres podstawówki i trochę gimnazjum jeszcze, byłem bardzo nieśmiałym chłopakiem. Do tego stopnia nieśmiałym, że w podstawówce na przykład no, wstydziłem się powiedzieć cześć do dziewczyny. Jak były imprezy szkolne, to podpierałem parapet. Nie? I postanowiłem to zmienić, bo mnie to bardzo w życiu no, bolało, bo chciałem być tak jak koledzy. Nie, tacy bardziej śmiali i w ogóle zaprosić dziewczynę jakąś na bal, czego się wstydziłem i bałem. I postanowiłem sobie, też się modliłem o to, jestem wierzący, że chciałbym być po prostu tak jak moi rówieśnicy, chciałbym być bardziej śmiały. I zacząłem przełamywać swoje bariery. Wykorzystałem moją wadę na plus. Moją wadą było to, że byłem bardzo nieasertywny, na wszystko się zgadzałem. Jak czegoś tak nie do końca chciałem, no to zawsze, no pewnie. I wiedziałem, że jak ktoś mi jakby coś już rozkaże, że tak powiem, że coś po prostu będę musiał zrobić, no to nie odmówię. I to wykorzystałem w ten sposób, że zgłosiłem się na pokaz mody. Okay. W moim mieście, w galerii Cuprum Arena. No i dla takiego nieśmiałego chłopaka to było coś... Zacząłeś hardkorowo. Zacząłem hardkorowo, nie? Cyk, na pokaz mody, nie? Tłum ludzi w ogóle. Zrobiłem to, jak byłem na wakacjach na takim wyjeździe, zobaczyłem post na Facebooku, tam, że szukają tam na twarze Cuprum Areny, nie? Nowe osoby. No i miałem wtedy takie zdjęcie z jeziorka, tam, bo trzeba było wysłać zdjęcie twarzy i sylwetki. No i akurat miałem zdjęcie, jak jestem w jeziorze, uśmiechnięty i bez koszulki, nie? No i wysłałem to zdjęcie. Ja już na drugi dzień o tym nie pamiętałem, nie? To jeszcze po piwku było, nie? Znaczy to już było gimnazjum, jak chcesz. Więc mogłem pić. No i już na drugi dzień o tym nie pamiętałem. Tam po jakimś tygodniu dzwoni do mnie telefon. No dzień dobry, tutaj dzwonimy, tutaj pana zgłoszenie, został pan zakwalifikowany i w ogóle ja jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi. Jakie zgłoszenie? Dopiero jak powiedziała Cuprum Arena, już wiedziałem, o co chodzi. Okej. No, będzie pan tak na dniu tym drugim rekrutacyjnym. Oczywiście, nie? Pewnie. Tutaj z tyłu głowy jechałem sobie. Jezu, nie? Ale pewnie, jakby wiedziałem, że to muszę zrobić. Zaraz też wrócę do tego, co mówiłem, jak wykorzystałem swoją wadę.
No i dobra, tam kilkaset osób zostało wybranych z pierwszego etapu tej rekrutacji online. Drugi etap to było spotkanie na żywo, żeby zrobili mi zdjęcie, żebym pokazał, jakbym przeszedł się po tym wybiegu. No i parę pytań do mnie, co nie? No i poszedłem, usiadłem, tak jak teraz, tylko że przede mną siedziały dwie panie. No i zadają mi pytania. Pytanie, które mi zapadło w głowę, to było: czy miałby pan problem przed tłumem ludzi wyjść na środku, się przejść, wiadomo, będą tam paparazzi, w ogóle, będzie na dużym ekranie będę i ten... Nie ma problemu, nie ma problemu, pewnie, jasne. Ja tak okłamywałem siebie po prostu, ale wiedziałem, że to mi na dobre wyjdzie. Bo ja w tamtym momencie się tego bałem strasznie, nie? I jakby no, wstydziłem, nie chciałem tego zrobić, ale wiedziałem, że muszę przełamać lody. Po prostu, że jak to zrobię, to mi wyjdzie na dobre. I też tak się stało. No i tam pani do mnie powiedziała: a to może pan się przejdzie, pokaże, jak pan chodzi, nie? Ja tak siedzę. Ale teraz, tak? Tak. Okej, wstałem. Przyszedłem się. Okej, już, nie? Zrobili mi zdjęcie pod ścianą. No i dobra, to się tam odezwą może, nie? No i wyszedłem. Tydzień później dzwoni kolejny telefon. No, tam któregoś jest wybieg. Musisz iść. W sensie już ten pokaz, tak? Tak, okay. Pokaz. Okej. Okay. Idę, nie? No, tam dostałem ciuszki, nie? W których mam się przejść. Jeszcze to była marka, którą lubiłem akurat. Więc fajnie w ogóle, nie? Jakaś tam nowa kolekcja. No, czekaj, muszę sobie przypomnieć teraz, jak to wyglądało. No, poszliśmy najpierw na zaplecze, tam po te ciuchy i w ogóle. Ogólnie no to wybrali chyba 11 osób, coś takiego, gdzie było kilkaset, nie? Okay. Jakby przyfarciłeś. Po raz kolejny mi się przyfarciło. Jak coś, to było przed CADAS. Okay. Przed filmem CADAS. Był właśnie później zbieg tych różnych rzeczy, które mnie otwierały na świat. Zaczęło się od pokazu mody. No dużo ludzi było? No, trochę było, no. Z 1000 tak na pewno było, tak mi się wydaje, nie? Jeszcze raz, chłopak, który się wstydzi powiedzieć do dziewczyny cześć. Tak, idzie nagle w centrum, po prostu wyświetlany jest na ekranach, nie? I ludzie mu robią zdjęcie. Okay. Taki przełom. No i co? No i udało się. Stresowałem się jak nigdy, ale przeszedłem się, udało się. I wyszło dobrze, bo zostałem później zaproszony na drugi wybieg. Już przełamałem tą swoją barierę, już było łatwiej troszkę, nie? Ale nadal to było dla mnie coś niesamowitego, coś nowego po prostu w życiu. Wyszedłem ze swojej strefy komfortu na maksa, nie? Dalej się nie dało wyjść. No, zrobiłeś duży przeskok. A co było takiego, jakby oprócz tego, że chciałeś przełamać, co było takiego rewolucyjnego, jeżeli coś było przed i po? W sensie, bo przypuszczam, że coś się zmieniło, w sensie coś tam się musiało przed całą tą akcją i po, powiedzmy, drugim. Czy było coś takiego rewolucyjnego w myśleniu? Pomiędzy pierwszym a drugim wybiegiem? Przed pierwszym i na przykład po pierwszym albo po drugim, kiedy już jakby wystawiłeś się na taką ekspozycję maksymalną. Okay. Czy było coś takiego, nie wiem, rewolucyjnego w myśleniu, albo coś, jakieś kropki ci się połączyły, że... No bo umówmy się, zrobiłeś... Dojebałeś poprzeczkę pod sam sufit. Dokładnie. I zastanawiam się, czy było coś takiego, co... Że nagle, nie wiem, zszedłeś z tego wybiegu. Ja pierdolę, przecież to jakby jest takie proste, bo coś tam. Czy coś ci się takiego zapaliło, czy to po prostu przeszło jakoś naturalnie? Byłem dumny z siebie. Na maksa. Byłem dumny z siebie na pewno, że to zrobiłem. Ja już po wybiegu mi się ręce trzęsły, nie? Ale wiedziałem, że dobrze zrobiłem. Zauważyłem, że jakby podobam się ludziom, że oni mnie lubią. Byłem w centrum uwagi i spodobało mi się to.
Okej. No, od tamtej pory to lubię, jakby być w centrum uwagi. I zauważyłem, że dobrze sobie radzę właśnie. Znowu to powtórzę, w centrum uwagi. Jakby polubiłem to. Też dlatego później wynikło z tego aktorstwo, nie? Bo później był ten film. Dziewczyny zaczęły do mnie pisać. O proszę. Znaczy to jakby chyba naturalna kolej rzeczy. Znaczy wiesz co, my tak śmieszkujemy, natomiast mówię, ja nie jestem zwolennikiem takich rewolucyjnych rozwiązań, co nie znaczy, że uważam, że one są złe. Tylko chodzi o to, że stosunkowo mało osób jest w stanie do czegoś takiego się może nie tyle co przekonać, ale skłonić, żeby dojebać tak po prostu z grubej rury. Wiesz, mamy problem z takimi prostymi rzeczami, jak to, żeby zadbać na przykład o mycie zębów codziennie, nie mówiąc o tym, że ze spuszczania głowy na szkolnym korytarzu, bo ja też byłem taką osobą, nagle się pojawiasz przed tysiącem osób publicznie. Wiesz, jest to jakiś taki hardkorowy wymiar. Tą wiarę bym chciał zahaczyć bardzo. W sensie, jeżeli nie będziesz jakoś się dobrze czuł, to ja mam problem z wiarą, dosyć duży. Może nie z samą wiarą, a z tym, co się trochę wykształciło na fundamentach wiary, takiej szeroko rozumianej. Bo ciężko mi w obliczu tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, i to nie mówię teraz o tej tragedii za wschodnią granicą, czy o pandemii, czy o wszystkich innych mega ciężkich sytuacjach, które dotykają ludzi na całym świecie. Ciężko mi sobie wyobrazić starego dziadka z brodą, który na to wszystko pozwala. Spróbuj mi jakoś przekonać, że się mylę. W sensie, bo chciałbym, naprawdę chciałbym gdzieś poczuć. Miałem takiego znajomego, bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, który miał, nie chciałbym przekręcić, nie że objawienie, tylko taką, nie że wizję, w sensie nie był odklejony i to nie była jakaś taka fanatyczna, religijna akcja, tylko on to określał, że natchnął go Duch Święty. Cokolwiek to jakby z tej historii wynikało, że tam się wydarzyły jakieś masakryczne rzeczy, dobre oczywiście, ale chciałbym mieć coś takiego, że jednak mam wiarę w coś, tylko trochę ciężko mi połączyć tą religię z tym, co się dzieje, z rzeczywistością, że trochę mi to nie gra, nie? Bo jeszcze do niedawnego czasu mam takie wrażenie, że miałem dużą wiarę i w ludzi, i w dziadka, w chmurki, w cokolwiek. Modlę się tam do swoich rzeczy. Mam taką jakby... Wiem, że coś tam gdzieś być może jest, ale czy to jest Bóg, czy to jest ktoś inny, czy to jest coś innego, nie mam pojęcia. Mam jakąś tam jakby swoją wizję, ale dlaczego ci się to klei? W sensie nie masz takiego dysonansu, że to chyba nie do końca, nie do końca? Ten argument jakby, o którym powiedziałeś, słyszałem wiele razy od osób, które tak nie do końca wierzą i w ogóle. Mówię o tym, że Bóg na to patrzy, co się dzieje. Okej, okay, no. I to też, żebyś się źle nie poczuł, ja nie atakuję absolutnie, oczywiście. Tylko chciałbym... Ja rozumiem. Chciałbym poznać jakby opinię drugiej strony. Wiesz co, myślę, że jakoś nie próbuję wyjaśnić tego problemu, ponieważ uważam, że jako ludzie zbyt mało wiemy, co jest na górze, dlaczego to się dzieje. Okej. Okay. I jakoś nie próbuję tego zrozumieć. Ze względu na to, że uważam, że zbyt mało wiemy jako ludzie. Okej. Okay. I to jest tak naprawdę moja odpowiedź. Ale mogę ci powiedzieć, dlaczego wierzę. Okej, okay, no bardzo chętnie. Na przykład. Ponieważ zauważyłem
że modlitwa działa. Po prostu. I to bardzo szybko. Czasem byłem w szoku, jak szybko. I to, jak mi Bóg udowadniał, jak prosiłem o to, żeby mi udowodnił, po prostu na ty, mówiłem: tato, udowodnij mi, że jesteś. Mam takie problemy, takie. Chciałbym być taki, chciałbym zrobić to. I to wszystko działo się na przełomie kilku dni. Okay. Różne rzeczy się działy. Takim przełomem, jakby jeśli chodzi o wiarę, to byłem na takim wyjeździe katolickim z kościoła. I tam mieliśmy takie jakby... jak to się nazywało, te warsztaty? Coś, dzień z Pismem Świętym, coś takiego. I dostaliśmy jako grupa takie zadanie od naszego księdza. Każdy dostał takie książeczki z fragmentami z Pisma Świętego. I każdy miał pójść sam gdzieś, usiąść sobie pod drzewem, pójść do lasu, usiąść na ławce i przez godzinę sobie pomodlić się i poczytać sobie po prostu. Okay. I wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Znajomi poszli, niektórzy tam do lasku gdzieś, tam niektórzy gdzieś na ławkę. Ja sobie upatrzyłem najlepsze miejsce, bo był upał, to było w Medjugorje w ogóle, z Bośni i Hercegowina. Takie drzewo z ławeczką pod drzewem i cień i w ogóle, nie? To poleciałem tam od razu, to było drzewo figowe. To jest ważne, że to było drzewo figowe. To też było jedyne drzewo figowe, jakie tam się znajdowało w otoczeniu. I usiadłem w tej ławce pod tym drzewem. Zacząłem się modlić, żeby Bóg mi wskazał fragment, który mam przeczytać, który mam wziąć do siebie. Okay. I tak około 20 minut, tak zanim otworzyłem, zanim pierwszy raz otworzyłem tą książeczkę, nie, to się o to pomodliłem. No i tak pod koniec jakoś mojej modlitwy, nie? I to teraz będzie jakby scena jak z filmu. I takie mało prawdopodobne, i to też mógł być przypadek. Było wietrznie, no ta książeczka się otworzyła, nie, tam na jakiejś stronie. No i okej, tak się zdziwiłem trochę, bo akurat ja miałem otwierać zaraz, nie, i się otworzyła, no to złapałem te kartki szybko, nie. No i jeszcze tak jakby jakoś mnie to tak nie wstrząsnęło, ale zaświeciła mi się lampka, nie? Że no akurat teraz taki przypadek się otworzyło, wiatr zawiał, nie? No i okej. Ale to, co zacząłem tam czytać, to już mnie zwaliło z nóg. Też do końca tak nie przytoczę ci, bo to było wiele lat temu, dokładnie cytatów, jakie tam przeczytałem. Ale to była jakaś przypowieść o Natanoelu. I tego drugiego imienia do teraz nie pamiętam. Okay. Wiele razy starałem sobie przypomnieć, ale nie pamiętam. Musiałem znaleźć gdzieś ten fragment. Tą książeczkę dalej mam. I tam była historia o Natanoelu i kimś tam, którego imienia nie pamiętam. Że sobie wędrowali gdzieś, nie? Wędrowali, był upał i w ogóle i Bóg tam ich obserwował, jak wędrują. Aż w końcu Natanoel postanowił odpocząć i usiadł pod drzewem figowym. Okej. Tak. Tu u mnie pierwszy raz przeszły ciarki. W tym momencie. Jak sobie to przypomniałem. Usiadł pod drzewem figowym. Ja się zatrzymałem w czytaniu i takie... Okej. Okay. Ja siedzę pod drzewem figowym. Jako jedyny z około 60-osobowej grupy, co nie? I to było napisane na stronie, której nawet nie otworzyłem, tylko się sama otworzyła. No ale okej, tam przez parę minut po prostu w ciszy sobie przesiedziałem i przemyślałem to, co przeczytałem właśnie, bo mnie to trochę tak zdziwiło.
I ja już w tamtym momencie tak uwierzyłem już nawet, nie? Tak poczułem się taki obserwowany jakby. Okej. Okay. Taki, aha, że, okay. Że mnie widzi, nie? Że jakby utożsamiłem się z tym Natanoelem, który usiadł pod drzewem okay. figowym. I powiem ci, że wtedy tak uwierzyłem nawet, nie? Tak się zdziwiłem. Ale to był taki, sorry, że ci wejdę słowo, to był taki moment, gdzie się pojawiła ta wiara dopiero? Czy... Nie. Okay. Ona była, ale była taka, no tak nie jestem pewien okay. i w ogóle okay. nie, tak ten. No i po paru minutach siedzenia i myślenia o tym, co przeczytałem, otworzyłem z powrotem i przeczytałem zdanie dalej. I to ten cytat pamiętam dokładnie. Mm-hmm. Uwierzyłeś mi, ponieważ powiedziałem ci, że widzę cię pod drzewem figowym. Okej. I ja ją zamknąłem i podziękowałem. I to tyle. Jeśli chodzi o taki przełom, no jak dla mnie to było piękne przeżycie. Piękny dowód na to, bo ja o to prosiłem, żeby mi udowodnił. Okej. Okay. Ja czułem się, jakby on stał obok i na mnie patrzył i mówił, co ja robię. Czy jakby mi czytał w myślach. Nie? No i to był taki moment, który zapamiętam do końca życia i od tamtej pory wierzę na 100%, jestem pewien tego i... Okej. Okay. Dobra. Więc to był moment przełomowy, gdzie ci się utrwaliła wiara, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Tak. Rozwin dalej. Jeśli chodzi o inne takie momenty, które działy się później, to na przykład ta moja przemiana z osoby ultra zamkniętej w ultra otwartą, nie? To jest też coś, o co ja się modliłem i prosiłem. I od tamtego czasu zaczęły się po prostu dziać takie różne wydarzenia w moim życiu. Wybieg, później po wybiegu film krótkometrażowy, gdzie się pojawiłem też w centrum uwagi, jakby na dużym ekranie i w ogóle. Później jakaś tam reklama, później zaproszenie do kolejnego filmu jako aktor. I co jest najlepsze w tym wszystkim? Brali mnie, że tak powiem. Okay. Jakby, wiesz, wybieg. Nie byłem jedną osobą, która tam przyszła na tą rekrutację, nie? Byłem razem z 300 osobami na przykład. Kadas, też nie byłem jedyną osobą, która aplikowała tam. Też się udało. Okej. Okay. Jakoś... Nie próbuję torpedować, tylko pytanie... Bo ja widzę jakiś taki szczęśliwy zbieg okoliczności w tym wszystkim. W sensie to nie podważam wiary, absolutnie. I nie próbuję cię przekonać, że Boga nie ma. Nie, chodzi o to, że tak z pragmatycznego punktu widzenia można powiedzieć, że to jakiś szczęśliwy lub bardziej szczęśliwy zbieg okoliczności. Na tym polega wiara. Bo gdyby Bóg teraz się tutaj zmaterializował, pojawiłby się, powiedział, cześć, jestem. To za te moje gadanie bym miał przejebane. Nie, to by nie była wiara, to by była wiedza. Okej. Okay. Byś wiedział, że jest. Czyli jak go dotknąłeś, zobaczyłeś. Czyli jak wiesz, to już nie wierzysz, bo wiesz. Wydaje mi się, że tak. No. Okay. Tak staram to sobie tłumaczyć. A masz gdzieś z tyłu głowy takie... Że to może być wszystko jakaś taka... Może nie iluzja, tylko dopuszczasz jakąś wątpliwość? Czy tam nie ma miejsca na wątpliwości? Czy nie zastanawiasz się nad tym? Wiadomo, że jest takie coś, ponieważ no, nie objawił się i nie zobaczyłem. I to wszystko da się wytłumaczyć przypadkiem. Ale głupio by mi było nie wierzyć po tych wszystkich dowodach, które dostałem, jako nie prosiłem. Dostałem wszystko, co chciałem. Okay. Tak naprawdę. Wszystko, o co prosiłem, wszystko się spełnia. Jakby... Okay. Znaczy, bo to jest tak, to nie chodzi o to... To są takie moje podstawy, dzięki którym wierzę po prostu, nie?
Okej. Okay. Bo słuchając ciebie, taka osoba całkowicie z zewnątrz mogłaby sobie pomyśleć, okej, to on dostał, to ja też się zacznę modlić i zastanawiam się, co by było w momencie, gdyby nie dostał. Nie? Bo to jest tak, to brzmi tak trochę jak transakcja, nie? Że na zasadzie, dobra, to ja wierzę, bo modliłem się, co nie mówię, że jest złe, modliłem się, dostałem, tylko zastanawia mnie na przykład, bo te matki, którym dzieci chorują i umierają w strasznych katorgach na choroby, na których nie ma lekarstwa i tak dalej, pewnie też się modlą. No i zastanawiam się, w czym, i to też no offense, w czym twoja modlitwa jest lepsza od tamtej, że tam się jednak, no jednak się nie spięło coś, nie? I wiesz, w obliczu takiej sytuacji ja mam taki mindfuck, że myślę, okej, on dostał, ktoś nie dostał, coś jest nie tak, nie? W sensie z jakiegoś powodu coś tam nie zagrało. I trochę mnie to męczy i to jest chyba taki mój największy znak zapytania, nie? Bo ja wcale nie twierdzę, że nie otrzymałeś, wręcz przeciwnie. Zresztą moja babcia jest bardzo religijna. Ja byłem ministrantem, chociaż to się w ogóle nie liczy. Natomiast byłem wychowany, chodziłem do kościoła i tak dalej i spędziłem tam pół życia młodego. I chyba w miarę dorastania i doznawania rzeczywistości, to ta rzeczywistość trochę wyparła tego Boga, jeżeli on kiedyś gdzieś tam był. Po prostu dostałem parę razy w ryj od rzeczywistości, to się zastanowiłem, czy to faktycznie jest tak, jak mi się wydaje i okazało się, że nie do końca. Więc dlatego stąd moje pytanie. Mówię, nie próbuję obalać, bo to nie o to chodzi. Ciekawi mnie po prostu, co po drugiej stronie jest. Znaczy już ci powiem, no, że ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Okay. Tylko mogę ci powiedzieć to, co myślę. No to jest jakby ten sam temat, co wcześniej mówiliśmy, że no Bóg patrzy na coś, co się złego dzieje. Okej. Okay. Znaczy, wiesz, nie potrafię ci tego wytłumaczyć. Nie wiem. Myślę, że dowiem się po śmierci tutaj. Okay. Znaczy, bo to jest to, co bo powiedziałeś. Jeśli jakby wierząc w to, że tam na górze jest raj, nie? Że jest pięknie, jest cudownie, to z takiego punktu widzenia można by sądzić, że te dzieci teraz mają lepiej. Z punktu widzenia osoby wierzącej, okay, która wierzy w raj, to jakby to jest jak śmierć jest przeprowadzką do lepszego miejsca, z którego teoretycznie w takim razie powinniśmy się cieszyć, okay, że ktoś znaczy, okay, to, przeprowadził to, stąd. Jakby. To kupuję, w takim ujęciu kupuję absolutnie. Wiesz, to jest naprawdę piękne, co mówisz, w sensie, bo to jest taka historia z cyklu zdarzyło się i to spowodowało jakiś taki wywrót w życiu. Wiesz, niektórzy zmieniają swoje życie, bo dowiadują się, że są ciężko chorzy. Niektórzy, bo ich kobieta albo facet rzucił. Niektórzy, bo im dziecko umiera albo byli o krok od śmierci w wypadku. Ty miałeś taką lightową wersję, w sensie bardzo przyjemną, jeżeli można to tak ująć, tej drogi do wiary, czy też umocnienia tej wiary, co jest jakby trochę poetyckie nawet bym powiedział, w sensie w takim ujęciu. Nie masz takiej misji nawracania ludzi, w sensie przekonywania jakoś czy do wiary. Co się dzieje w głowie, jak słyszysz takiego na przykład wstrętnego manipulatora jak ja? W sensie, czy masz jakieś takie... I to nie mówię personalnie do mnie, tylko jak słyszysz, że ktoś nie wierzy albo jest ateistą, albo jest jakoś mocno wycofany, albo w ogóle totalnie anty, to masz coś w głowie się pojawia? Czy... To zależy, jakby moje zachowanie wtedy zależy od tego, czy ktoś chce wierzyć, czy jego celem jest tylko szerzenie jakby swojego zdania, że Boga nie ma. Czy ten ktoś jest otwarty na zaakceptowanie na przykład
że on jest, nie? Bo jeśli jest otwarty na to, to ja z chęcią opowiem swoją historię i powiem, co ja robiłem, żeby zacząć wierzyć, jak się modliłem, w jaki sposób to robiłem, tak dokładnie, jakby technicznie. Myślę, że będą ci, którzy chcieliby coś, będą pisać, nie? Przypomniało mi się, przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo, przypomniał, świadectwo. Ten mój ziomeczek, któremu się tam sporo wywróciło w życiu i to trochę mi się pokrywa z tym, co ty powiedziałeś, że to jest jego świadectwo. Nie wiem, w jakim to tam ujęciu się stosuje, ale tak to chyba nazywał na 95%. Zostawmy tego Boga na moment. W sensie to jakby to nie jest tak, ja sam zacząłem z ciekawości, ale to nie jest tak, że mówię, że ja bym chciał cię do czegoś przekonywać albo kogokolwiek innego, albo zabraniać, niech sobie ludzie wierzą w co chcą i robią co chcą, ale mają święte prawo do tego. Z czym ty jako człowiek, taki młodzian, męczysz się na co dzień? Co ci przeszkadza, wkurwia cię w życiu takim codziennym? Co jest takiego jak wrzut na dupie? I nie mówmy o korkach we Wrocławiu, bo to chyba wkurwia każdego, ale chodzi mi o takie, z którym być może większość z nas sobie też nie radzi. Sytuacja. Ja miałem coś w głowie i mi wypadło. To oczywiście nie, tak powiedziałem codziennie, ale jakby chodzi o coś, co prześladuje cię, taki potwór. No to taki mój potwór to jest... Ja jestem niecierpliwy bardzo. Ja bym chciał już wszystko, nie? Mam jakiś swój cel. Chciałbym, żeby to już mi wyszło, nie? Że już tyle przecież pracy w to włożyłem, a jakoś to powoli tak do przodu idzie. No i mogę być zły tylko na siebie, bo wiem, że jestem trochę taki leniuszek czasem. Niezbyt konsekwentny jestem. I zdaję sobie z tego sprawę, że to, że mi coś nie wychodzi, to jest moja wina. Nie, jakby nie zrzucam tego na los, bo wiem, że mogłem coś lepiej zrobić, mogłem coś zrobić w ogóle z czymś, a tego nie zrobiłem. Jestem świadomy swoich decyzji, ale niestety jeszcze nie ten, ich nie pokonałem jakby tego potwora, żebym stał się jakiś lepszy, jeśli chodzi o samorealizację. Bo ja chcę w życiu bardzo dużo, ja mam bardzo wysoko poprzeczkę i myślę, że to jest ten mój potwór, który mnie prześladuje. Bo ja, żebym był szczęśliwy, ja muszę bardzo dużo zrobić. Po prostu. Okay. Ja muszę się bardzo wysilić, żeby osiągnąć to takie szczęście. Jakby tak przynajmniej mi się wydaje, żebym ja czuł się usatysfakcjonowany, nie? Bo na przykład są też osoby, które bardziej preferują taki styl życia stabilny. Załóżmy, chcą już w moim wieku na przykład mieć, już założyć rodzinę, dziecko, już zamieszkać sobie gdzieś już na stałe z partnerem na przykład. A to nie jest to, co ja bym chciał. Ja mam jakby... Tu nadal jest ten kompleks z przeszłości. Okay. Wiesz, myślę, że to on mnie pcha do dużych rzeczy po prostu, żeby wszyscy zobaczyli, że ja coś robię. Tak mi się wydaje, muszę się przyznać. Że ten kompleks taki tego nieśmiałego chłopaka, on tam dalej jest z tyłu głowy. Ja przez niego idę tam, gdzie jest światło, gdzie się coś dzieje cały czas. Gdzie reflektory. Słuchałeś płyty Choose to Die Nice z Fałenema? Możliwe, ale nie przypomnę sobie. I to ja ci podeślę, bo to jest taki... on tam w bardzo dużym... No, miał nowotwór szczęki. I jakby ta historia się za nim ciągnęła na tej płycie. On
taką trochę wiwisekcję tego wszystkiego. Genialne, genialne naprawdę. Siedziałem i ryczałem, jak słuchałem, i to leciało u mnie zapętlone przez kilka miesięcy po wyjściu. Mam też winyla z limitowanej edycji. Piękna, piękna taka poezja, poezja rapowa. Ale to tylko tak, no podeślę ci. Więc ten kompleks siedzi w tobie, tego małego... Tak mi się wydaje, no. Tak. To nie jest coś, czego jestem pewien, ale jak staram sobie wytłumaczyć moje decyzje, moje wybory w życiu, w którą stronę idę i staram sobie je wytłumaczyć sam, dlaczego idę tam, a nie idę tam, nie? To myślę, że to jest ten powód. Gdzieś głęboko, głęboko zakorzeniony. Zgubiłem wątek troszkę. Zapomniałem pytania. Do czego zmieszałem? To ja trochę przejdę płynnie. Okay. Skąd ta... Znaczy jakby rozumiem ten element takiego niedowartościowanego małolata, ale po co ci ta poprzeczka tak zawieszona wysoko? W sensie tak na chłopski rozum. Tak serio przy ziemi. Już wiem, o czym mówię. Po co ci ta poprzeczka? Bo jakby wiesz, już pomijając taki fakt, że robimy coś po coś, nie? Z jakiegoś tam powodu, ale gdzieś zawsze z tyłu, czy tam w środku jest takie coś. No właśnie, no jest tak, takie coś tak. I czym jest to coś? Bo myślę, że to jest tylko i wyłącznie dla mnie ta poprzeczka, żebym może sam sobie udowodnił jakby, że umiem, że potrafię, że nie jestem najgorszy. Tak. Okay. Dla siebie typowo wewnętrznie. A musisz sobie udowadniać? Bo to wiesz... Nie chcę jakoś tak zabrzmieć jak jakiś quasi terapeuta, tylko chyba chcę. Jestem w takim momencie też trochę życia, że bardzo zapierdalałem 200 na godzinę po autostradzie i zobaczyłem ostry zakręt, nie zdążyłem wyhamować i rozjebałem się o barierkę. I skończyłem na terapii u psychiatry, leki i tak dalej. Historia się toczy. I jak zwolniłem, a właściwie się zatrzymałem, to zacząłem sobie zadawać pytania, po co to wszystko? Bardzo podobne klimaty, to znaczy wysoko zawieszona poprzeczka, udowadnianie, zabieganie o opinię ludzi, o atencję. I tam dalej jest znak zapytania, w sensie dalej nie wiem, po co to wszystko. I zastanawiam się, czy znalazłeś już kurwa odpowiedź, bo ja chętnie też bym posłuchał, jak do tego dojść, bo... Okay. Bo usłyszałem taką fantastyczną rzecz i to mi trochę rozjebało światopogląd całkowicie. Moja terapeutka zniszczyła mi wszystko, na co pracowałem przez 30 lat. Bo uświadomiła mi, że niezależnie od tego, co zrobię, niezależnie od tego, ile będę zarabiał, czym będę jeździł, gdzie będę pracował, ile będę miał dzieci i czy będę miał i gdzie będę mieszkał i milion innych rzeczy, to nie zmienia tego, że jestem cały czas wartościowy jako człowiek, nie? I ja miałem takie... Kłamiesz, kurwa, to tak nie działa, nie? Ale dotarło do mnie i to wiesz, rozjebało mi wszystkie moje równania, nie? Bo tutaj jakby z jednej strony można się pokusić o takie, no to chuj, nie ma sensu robić czegokolwiek, ale to nie chodzi o to, żeby to olać, tylko... Właśnie w momencie, kiedy znika to ciśnienie i to trochę nawiązuje do tego, o co pytałem wcześniej, to kasa i zabawa, w momencie, kiedy znika to ciśnienie, to naprawdę się pojawia taki, że jest git, nie? Że kładziesz się wieczorem, i to też jest to taka rzecz, o którą chciałem cię zapytać, że kładziesz się wieczorem, zamykasz oczy i myślisz, że jakbym dzisiaj się zawinął stąd, to było spoko. Ja przez bardzo długi czas miałem tak, że nieważne, jak dużo robiłem, nieważne, ile zarobiłem, nieważne, ile rzeczy mi się udało, to zawsze było takie, o kurwa, to jeszcze nie? A teraz coraz częściej jest tak, że jest git. Mój znajomy kiedyś powiedział odnośnie zarobiania bardzo fantastyczną rzecz, że
on ma taki poziom, dlatego żyje mu się trochę prościej, bo on sobie znalazł taki poziom, że przychodzi wypłata i jak jest tyle i tyle, to jest enough. Nie potrzebuje więcej. I zastanawiam się, gdzie jest twój taki poziom, czy w ogóle jest. Okay. Że jak już będzie to i to, to ty sobie powiesz, jest gitara, jest zajebiście, mogę się zwijać, nie? W sensie takim oczywiście dużym cudzysłowie, ale czy masz taką wizję, czy też otoczenia, czy siebie, że jak będzie to i to, to będzie git. Jeżeli tak, to co to będzie? Jeszcze na chwilkę wrócę wcześniej troszeczkę. Jak pytałeś, czy po co to wszystko, nie? Wydaje mi się, że to lubię. To jest moja pierwsza odpowiedź. Tą pogoń taką, tak? O tym. Że robię coś innego. Okay. Że robię coś, co mnie w pewien sposób może wyróżnia. Znowu tutaj się udziela to, że lubię być w centrum uwagi. Mhm. Jakby, że robię coś innego i się tak fajnie z tym czuję. Bo na przykład, nie wiem, pracowałem w KFC na kasie. Absolutnie teraz nie będę umniejszał tym osobom, które może w tym momencie pracują. Ja sam jeszcze pracuję na etacie, nie? Ja się nie utrzymuję z filmów i w ogóle, nie? Ale chciałbym. Dziękujemy wszystkim, co pracują w KFC. Tak. Ratują nam dupę wielokrotnie. I lubię to takie poczucie, że wiesz, załóżmy, idę na randkę, nie? I dziewczyna mnie zapyta, co robię, to mogę powiedzieć coś fajnego o sobie, nie? Coś ciekawego, że a robię filmy, nie? Na przykład. I to już fajnie brzmi. I mi się to podoba, że robię coś innego, że mogę się tym pochwalić komuś też. Obawiasz się podoba być pospolity? No, dlatego, że ta pospolitość, rzeczywistość, która nas otacza, jest według mnie niefajna. Ja bym nie chciał tak żyć. W sensie, możesz rozwinąć w sensie, trochę? Nie chciałbym żyć na etacie. W sensie, może inaczej. Nie chciałbym żyć pod kogoś ręką. Jakby, nie? Okay. Czy to ktoś decyduje, co ja będę robił danego dnia. Że mam ten swój grafik na przykład do pracy. Nie chciałbym tak żyć. Jeszcze tak żyję, ale dążę do tego, żeby tak nie żyć. Dlatego na przykład zdecydowałem się na filmy. No to ja decyduję wtedy, kiedy jadę nagrać coś, kiedy montuję. Czy wstanę sobie o 15 po melanżu i będę montował po tej 15, czy wstanę o 7 i będę sobie montował rano, nie? To taka swoboda. Swoboda, samowystarczalność jakby. To mnie bardzo ciągnie w tą stronę, żeby robić coś innego niż takie popularne prace na etacie. Jak pytałeś o tą moją poprzeczkę, gdzie ona jest? Czy jest? Myślę, że nie ma. Tak, niestety. W sensie boję się, że ja kiedyś będę, że ja nigdy nie będę zadowolony. No, to jest coś, czego się obawiam. Ale wydaje mi się, że ona jest. Że ona jest tam, gdzie ja będę mógł robić to, na co mam ochotę. Że ja będę chciał sobie pozwiedzać jakiś kraj, w którym nie byłem i będę mógł spontanicznie po prostu spakować się i polecieć na przykład do tego jakiegoś kraju, nie? Jak będę w stanie to zrobić bez jakichś takich zobowiązań, obciążeń finansowych, nie będę musiał nic zastawiać, żeby sobie tak polecieć, to wtedy będę zadowolony. No, uważam, że pieniądze niestety grają bardzo dużą rolę w naszym życiu, jak nie główną, że wszystko się sprowadza do pieniędzy. Nawet to, jak się teraz czujesz, jakie masz, co masz w głowie, to też się sprowadza do pieniędzy. Tak to mi się wydaje. To jest kurde... Bo może pieniądze nie są bezpośrednim czynnikiem,
które wpływają na to, jak się czujesz, ale są pośredni, bo jak masz te pieniądze, to możesz sobie, to możesz zrobić dzięki nim coś, żebyś ty się czuł lepiej. Czyli na przykład wyjechać pozwiedzać coś, nie wiem, czym się zajmujesz, co lubisz robić, nie? Okay. I czy cię nie ograniczają pieniądze. Czy wiesz, to jest takie, jak mówią ludzie, że pieniądze szczęścia nie dają, to zawsze się zastanawiam, gdzie są ci wszyscy zakochani mieszkający pod mostem, nie? Gdyby dzisiaj, zróbmy taki wybieg, gdyby dzisiaj pieniądze nie grały roli, miałbyś tyle, że nie musiałbyś się przejmować nimi do końca życia. Być może twoja kobieta, rodzina, dzieci, wnuki też. To co byś robił? Nadal bym się spełniał. Ale myślę, że w muzyce. No okej. Okay. Bo to jest też taki odłam mnie. Mhm. Gdybyś mógł trochę więcej o muzyce. Bo rozumiem... Czyli to nie jest główna rzecz, jakbym sobie zrobił, jakbym miał pieniądze, nie? Na pewno byłbym spokojny o swoją stabilność finansową, wiadomo, więc już bym miał połowę problemu z głowy. Bym podróżował, wiadomo, bym pozwiedzał świat. Nie sam na pewno. Ja jestem taki, że ja bym pewnie połowę od razu rozdał. żeby razem z przyjaciółmi to robić. No jak już bym się wyszalał, nie, bym popodróżował, zwiedził cały świat i w ogóle, to na pewno bym płyty może wypuścił. Bo masz w dorobku muzycznym. No mam takie trzy utwory. Takie luźno nagrane po prostu. Okay. Niezbyt jakieś takie wartościowe, nie? To nie jest dzieło sztuki, nie? Okej. Gdzieś tam zawsze po prostu lubiłem się w to bawić. No. A to jest taka rzecz, którą robisz z zajawką, taką tak, czystą tak. zajawką? Czysto zajawkowo, no. Okay. Oczywiście jest tam z tyłu głowy, że o fajnie, jakby ktoś to może gdzieś usłyszał i wiesz, i nagle bum, nie? Ale to nie jest taki. Nawet cel. Jeżeli nikt tego nie usłyszy, to i tak jest to spoko. Robię po okay. prostu, no. Dobra. Okej. Czyli gdybyś miał miliony na koncie, to pewnie byś podróżował. Oprócz podróżowania muzyka i pewnie film. Też. Tak. Okay. A czego na co dzień ci brakuje najbardziej? Z takich nie górnych, znaczy jeżeli są to jakieś górnolotne rzeczy, to okej, okay, ale z takich prostych. No, ten jeden problem cały czas we mnie siedzi, mam w głowie, że ja już bym chciał to, co robię, robić już tak porządnie, tak na szerszą skalę. Ta niecierpliwość. No, ta niecierpliwość. Okay. I to jest taki mój główny problem, że ja już bym chciał, nie? Już coś więcej. A to jest, pozwól, że zapytam, do wyjaśnię. Czy to jest niecierpliwość spowodowana tym, że robisz, a efekty nie są takie, jakie byś chciał? Czy to jest kwestia tego, że robisz i uważasz, że za mało robisz? To dlatego to, efekty że... nie są takie, jakie byś chciał. Ja robię, a nie robię. A, okay. Chciałbym robić więcej, nie? A czemu nie robisz? Już powiedziałeś, że tam no leniuszek, tak, ale no. Musi być jakiś powód, w sensie, no bo robisz sporo rzeczy, przynajmniej te, o których ja wiem i o których mi opowiadałeś. Gdzieś tam jeszcze trzeba zmieścić czas na odpoczynek, na sen, na pracę, na znajomych. Co ja ciągle nie mam czasu właśnie dla siebie. Myślę, że to dlatego. Ja bardzo dużo czasu poświęcam innym ludziom niż sobie. A nie brakuje ci tego czasu ze sobą? No, brakuje.
pewnie, no. Tylko mówię, jeszcze nie jestem taki asertywny, żeby na przykład komuś odmówić spotkania. Nie? Dobrze, bo ja jesteś. Ja też. Tak, no właśnie. A miałem montować dzisiaj. Nie, no żartuję. Ale no, bo ja bardzo lubię ludzi po prostu. Bardzo lubię spotkania. To nie jest tak, że ja nie chcę, że no źle trochę powiedziałem, no, bo ja tak powiedziałem, że mało asertywny, że nie umiem odmówić, ale ja też często nie chcę odmawiać. Bardzo lubię wyjść z ludźmi, bardzo lubię pogadać z ludźmi, tu z kimś na piwko skoczyć i w ogóle. I te właśnie te wszystkie spotkania, to, że jestem taki bardzo towarzyski jakby do ludzi, to mi zabiera ten mój czas. Ale już jest troszkę lepiej, bo rzuciłem pracę, w której pracowałem przez rok. Na budowie pracowałem. Wtedy ja miałem bardzo mało czasu, bo to była ciężka praca fizyczna i ja po tej pracy byłem bardzo zmęczony ciągle. I tak faktycznie serio byłem zmęczony, że ja po prostu nie miałem siły takiej, żeby, wiesz, na przykład montować film albo myśleć, żeby nagrać jakiś film, nie? Po prostu chciałem się w jakiś prosty sposób odmurzyć, czy to właśnie wyjść z kimś sobie, pogadać na piwko, czy coś. Naładować baterię. Tak, dokładnie. Okay. Ale rzuciłem pracę tą i już jest lepiej, już troszkę też więcej montuję, idę w dobrym kierunku. Ale nadal to, no to jeszcze nie jest ten efekt, który chciałbym osiągnąć, nie? Okej. Okay. Myślę, że dalej szukam swojego miejsca w ogóle. Poszukujący, praktykujący. Tak. No właśnie, to jest taki kawałek, o który chciałem zahaczyć, bo robisz sporo rzeczy, które sprawiają ci przyjemność. Ja sam jestem, byłem taką osobą, tak jak większość, której ciężko sobie, może nie tyle co znaleźć, ale jakby ciężko znaleźć taką rzecz, która by im sprawiała przyjemność. Czy masz do takich ludzi jakąś, może nie tyle poradę, ale taki jakiś drogowskaz, na co warto by było zwrócić uwagę, jak można by było poszukać tej zajawki, tej pasji? Przede wszystkim być otwartym. Żeby próbować. Bo to, o czym mówisz, czyli o ludziach, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić, zauważyłem, że bardzo dużo z tych ludzi, jak nie wszyscy, oni szukają. Ale siedzą w miejscu, nie szukają. Tak naprawdę, bo oni nie wiedzą, co chcą ze sobą zrobić, ale nie próbują się dowiedzieć. Nie praktykują. Myślę, że to jest taki powód, że trzeba szukać, trzeba próbować różnych rzeczy. To, że coś nam się nie spodoba, to nie znaczy, że już jakby nie możemy szukać dalej, nie? Ja też zacząłem jakby od aktorstwa, nie? Ale aktualnie tego nie robię. Spróbowałem i dzięki temu, że spróbowałem tego, znalazłem inną ścieżkę. Inny jakby kawałek. Że jednak chyba za kamerą bardziej, nie? A gdybym nie spróbował, bym się tego nie dowiedział. Okay. Próbować i zmuszać się też do tego. Ja się nie wiem, jak to w przypadku innych ludzi będzie, ale w moim przypadku to taka technika, jakby żeby się zmuszać do przełamywania swoich barier. Okej. Z tym mam też, bo jakby z tym tematem zajawki to jest taki, mam wrażenie, taki grząski grunt. W sensie jestem trochę wyznawcą tego, że przez długi czas szukałem. I oświeciło mnie w końcu, że warto zacząć coś robić i poszukać frajdy w robieniu po prostu. Nieważne, czy to będzie coś, co przyniesie pieniądze, czy będzie przynosiło efekty. No ja też jestem uzależniony bardzo mocno. No trochę to jest jedna z moich takich guilty pleasure i z takich wręcz
hajów, posiadanie efektów czegoś, że jak się za coś biorę, to muszą być efekty, efekty, efekty. Coś namacalnego z tego wszystkiego. I takim jestem trochę ćpunem wykonawczym, nie? I zwróciłem uwagę, że jak się odwróci ten trend, to znaczy, nie wiem, to też mój serdeczny kolega, przyjaciel, kilkukrotnie próbował mi zaszczepić, że zupełnie czymś innym jest usiąść na przykład do grafiki, chcesz być grafikiem, usiąść i sobie dłubać, malować, wypierdalać do śmieci, malować dalej i znowu wyrzucać do śmieci i tak malować i czerpać frajdę z tego samego malowania, nie z tego, co jest na końcu, czyli że ten obrazek musi być ładny, śliczny i tak dalej. Tym bardziej w dobie Instagrama, gdzie jest miliard ludzi, którzy malują prawdopodobnie 100 tysięcy razy lepiej od ciebie, ale jakby żeby czerpać z samego tego robienia. I trochę ten podcast jest taką rzeczą pierwszą, chyba taką znaczącą w moim życiu, że... Też widzę, że się chyba w tym odnajdujesz. Tak. Podoba mi się bardzo. I to się tak zrobiło narkotyczne, że wiesz, zresztą jakby jesteś odpowiedzialny za montaż tego wszystkiego, wiesz, że nie wypuściliśmy jeszcze niczego, no tak. Mamy bardzo dużo materiału. Ale ja mam tak w dupie, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy ktoś to będzie oglądał. Fakt, że te techniczne aspekty sprawiają mi jeszcze kłopoty, wiesz. To wszystko wygląda na takie prowizoryczne trochę, mimo tego, że jest taki semi-profesjonal, ale odnalazłem w tym taką naprawdę przyjemność, ale to też jest chyba tutaj, w sensie z drugim człowiekiem. Bardzo mi tego brakowało przez długi czas. No mi też to bardzo sprawia frajdę, chociażby rozkładanie. Nie, jakby fajnie. No, fakt, że jest to, powiedzmy, nie wiem, czy pieniądzożerne, bo nie chciałbym tak powiedzieć, bo równie dobrze można by było nie nagrywać wideo na 3 kamery, nie mieć mikrofonów z górnej półki i nie wiem, i sprzętu no za tak. Kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy, ale można by było, wiesz, usiąść w chacie, położyć dyktafon i po prostu sobie gadać. Ale pomyślałem, że fajnie by było dla mnie przyjemnie, gdyby to tak wyglądało półprofesjonalnie, nie? Więc no, znalazłem bardzo dużą frajdę w tym. Ale to mówię, wydaje mi się, że tutaj większą rolę gra rozmowa z człowiekiem, której, wiesz, ja się wyciąłem po powrocie z Anglii, wyciąłem się od ludzi totalnie. Zresztą w Anglii to samo było. I teraz trochę wracam do, wiesz, nie do dużej ilości, bo wiesz, jak ja w szkole się zachowuję, że stoję pod ścianą, kurwa, to jest ten sam dzieciak. To jest ten sam dzieciak, który był jeszcze tam 20 lat temu w szkole, nie? To jest ta sama historia, czyli dzikus taki ze spuszczoną głową. Ale tak w pojedynkę, czy w małym gronie, to naprawdę to jest, ja czerpię garściami z tego i bardzo się cieszę, że do tego wróciłem. I to jest właśnie taka rzecz, która mi sprawia olbrzymią frajdę, ale też trochę zacząłem to robić i po prostu patrzyłem, jak to się wszystko jakoś tak układa. I mimo tego, że sporo rzeczy już nie wyszło, w sensie, że jakby już sporo rzeczy się rozjebało po drodze i być może efekt nie był taki, jaki chciałem, to właśnie czerpię przyjemność z tego robienia i po prostu robię. Jest piątek, wiem, że mam spotkanie, wiesz, mam też olbrzymią frajdę z tego, że poznałem mnóstwo ciekawych ludzi i to też nie jest kurtuazja na potrzeby tej rozmowy, bo ty też jesteś taką osobą, ale wiesz, że mam możliwość rozmowy z wielkimi osobami i to też jest taka... Że wiesz, że siadasz z kimś, no tak jak choćby z Wiesławem, wiesz, siedliśmy jak równy z równym. To jest mimo wszystko człowiek, który jest w całej Polsce znany, tworzył fundament PR-u, marketingu politycznego. Wiesz, i on siada z jakimś tam randomem i sobie gada, kurwa, w sali szkolnej, więc to jest też bardzo fajne. Więc z mojej strony to jakby podpinam się pod tą radę, to znaczy robić i czerpać przyjemność, a jak coś nie wyjdzie, to tak. Po prostu robić coś innego. Szukać dalej po prostu. Tak, ale nie z tego. No tutaj bym dodał, z tym pominięciem tego efektu, że to nie musi mieć wydźwięku, to nie musi być efektu, to nie musi być ładne, może być kurwa koślawe i szkaradne, ale jeżeli ci sprawia frajdę, to znaczy, że jest to spoko. Powiedziałeś o tym,
o tym przełomie takim, nazwę to pozytywnym, to znaczy tym występie. Na wybiegu, że to była taka chwila przełomowa. O tej wierze, że też był to jakiś element przełomowy. A czy jest coś takiego, co ci totalnie nie wyszło, rozjebało cię na części pierwsze i nauczyłeś się z tego czegoś ciekawego? Jakaś taka, bo wiesz, tutaj mamy ewidentnie mamy jakiś taki pozytywny przykład jako tego wybiegu. Wiara też powiedziałbym, że to jest taki pozytywny, neutralny. Zastanawiam się, czy jest coś, i oczywiście chcesz się podzielić, co było totalnie kurwa do niczego, totalnie zjebane i zniszczyło ci psychę, ale bardzo dużo się z tego nauczyłeś. Wiesz co, ja ogólnie na co dzień jestem bardzo pozytywną osobą, która zazwyczaj szuka czegoś dobrego w rzeczach, które się nie udały, więc jak coś mi nie wyjdzie, to ja raczej nie załamujesz rąk? Pierwsze o czym myślę, to co źle zrobiłem, nie? Że czerpię naukę po prostu z porażek. Ale jeśli chodzi, jakbym miał ci podać przykład. Nie było chyba czegoś takiego na maksa po prostu tragicznego w moim życiu, przez co upadłem. Tak mi się wydaje. Bo jak zadałeś mi to pytanie, to muszę przyznać, że nic mi na pierwszą myśl tak nie przyszło. No właśnie chodziło mi o tą rzecz, która pierwsza przyjdzie do głowy. Właśnie mi nie przyszło nic. Wiadomo, że są te piosenki przynajmniej, które tam nagrywałem, to one jakościowo, to słabe są takie, nie? I o tym wiem. Ale to nie chodziło mi o sam efekt, tylko o takie... No wiesz, są różne rzeczy, które gdzieś tam nas spotykają i to też nie jestem jakby zwolennikiem tego, że tam co nas nie zabije, to wzmocni. Nie musi wcale wzmacniać. Może rozjebać i możesz się powiesić później, bo nie będziesz miał siły na nic. Ale zastanawiałem się, czy jest taka rzecz. Kasia opowiadała o związku swoim, który jej tam powywracał życie. Łukasz, przecudowny młody człowiek, opowiadał trochę o takich aspektach około, nazwijmy to, rodzinnych, gdzie tam po prostu była taka nieprzyjemna sytuacja. Zmarł mu tato po prostu i to był taka rzecz, która po prostu poprzewracała mu życie, ale nie żeby jakoś tak negatywnie, właśnie w ten pozytywny sposób. I zastanawiałem się, bo to jest taka rzecz, którą chciałbym też wyciągać od rozmówców, co się takiego wydarzyło, co przyniosło. Bo to wiesz, o tych historiach fajnych, to znaczy o wybiegu, o tym aspekcie wiary, o czymś udanym, bardzo łatwo się mówi. Dużo ciężej jest powiedzieć o czymś nieprzyjemnym, co finalnie jakby przyniosło rezultat. O tych dobrych rzeczach możemy mówić cały czas i to nie musi być nagłaśniane. Ja bym jednak mimo wszystko chciał pokazać ludziom, czy tam słuchaczom, którzy to oglądają, słuchają, że generalnie to nawet jak jest zjebanie i strasznie, to może coś z tego być ciekawego i wartościowego. Wiadomo, też mam sytuacje jakieś takie związkowe, takie bardziej emocjonalne. Ale akurat tych rzeczy tak bym nie chciał wyciągać ze względu na prywatność dla tych osób, z szacunku dla tych osób, nie? Jak najbardziej. To te tematy akurat chciałem zostawić. Ja jestem chorobliwie pozytywny. Dzieje coś złego, to ja nawet mam odruch stresowy, mój to jest uśmiech. Okej. Znaczy to nie jest... znaczy, że cały czas się stresuję. Ale to chyba dobra cecha, w sensie rzadko spotykam taką osobę, która... Serio, ja w patrzy. Życiu tyle łez wylałem, i to mnie wszystko tak wzmocniło, stałem się takim
po prostu pancernym człowiekiem, że u mnie chyba już nie ma miejsca na kolejny płacz, nie? Że jak się dzieje coś złego, to albo mnie to nie rusza, bo już tyle w życiu usłyszałem, bardzo dużo od najbliższych, że mnie mało jest w stanie... Próg bólu masz wysoko. Tak, naprawdę bardzo mam wysoko ten próg bólu, nie? Nie wiem, czy to warto gratulować, czy nie. Nie, ale to jest dobre. Nie, w sensie jakby efekt w długiej perspektywie przeżyć, z tak perspektywy jakby na to patrzeć po paru latach, nie? No to stałem się bardzo silnym człowiekiem psychicznie. I no i się z tego cieszę. Cieszę, bo myślę, że taki jakby zestaw cech, jakie sobie się ukształtowały we mnie, pozwolą mi właśnie dojść do tej poprzeczki, o której wcześniej mówiliśmy, że ona jest gdzieś tam nie wiadomo gdzie. I to mi może pomóc. Powiedz mi, czy jest jeszcze, powoli zmierzając do końca, czy jest jeszcze taka rzecz, którą ja nie zapytałem albo nie poruszyliśmy, a chciałbyś się podzielić nią? W sensie coś takiego, co... Bo, tak jak ci mówiłem, ja uważam, że jesteś bardzo wartościową osobą, masz mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia, ale być może ja nie zahaczyłem o jakąś rzecz, więc chciałbym ci też oddać trochę możliwość podzielenia się czymś ze swojej strony. To takie największe jakby rzeczy w moim życiu, to zapytałeś o nie. To myślę, że tutaj się wystarczająco podzieliłem tym wszystkim. Jeśli chodzi o te takie główne tematy mojego życia. Nie przychodzi mi tak nic raczej do głowy, wiesz? Seriale? Netflixa ujeżdżasz? Nie. O! 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 Chciałeś coś? Bo... Twoje oczy moje o teraz. Będziemy mówić. Co robisz, jak nikt nie patrzy? Jak ludzie nie patrzą, nie musisz być na świeczniku, nie musisz być w blasku reflektorów. Odpoczywam. Jak? Słucham muzyki. Przeróżnej. Okay. Nie mam ulubionego gatunku. Wybieram po prostu akurat z tego gatunku, mi się tylko ten utwór na przykład podoba, nie? No na pewno muzyka jest w moim życiu bardzo ważnym elementem. Czuję jakby, lubię się utożsamiać, tak mnie to uspokaja i w ogóle. No, to jest taka rzecz, którą chciałem zapytać, co ci ta muzyka daje? Fajne poczucie takie. W sensie relaksujesz się, tak? No, na pewno. Ja się też niekoniecznie relaksuję. Ona czasem może podbudowuje emocje wtedy, nie? To już zależy, w jakim jestem stanie. Gdy wskazującym na spożycie. Nikt nie patrzy, piszę. Piszesz. Piszę piosenki. Piszesz piosenki. Znaczy może nie piosenki, po prostu piszę coś, nie? I mój notatnik w telefonie... Dowiedziałem się w ogóle, że jest limit notatek. Co ty gadasz? Mam limit notatek, czaisz? A to nie. Ale to jeżeli dotarłeś do limitu, to znaczy, że sporo tego dotarłem jest. Dotarłem do limitu notatek. Okej. Więc na pewno dużo piszę, ale... Do szuflady na razie. Do szuflady. Wszystko do szuflady. Dla siebie po prostu większość z tych rzeczy, jak nie wszystkie, nigdy nie ujdą. Pamiętnik jakiś? Coś ala? Też wchodzi w rachubę? Nie, tylko takie utwory pod beat. Okej, pod beat. Tak, wybieram sobie odpowiedni beat. I piszę. Teraz już nie piszę, bo mam limit notatek. Tak, muszę usuwać jakieś śmieci, nie? Jest coś jeszcze, co ci takie daje. Jak nie musisz robić rzeczy i nie musisz i nie masz ochoty na pisanie. To zakładam słuchawki i muzykę. I kładę. Okay. Tak. I leżę, drzemka i słucham muzyki. Zawsze z muzyką zasypiam.
Nie możesz zasnąć, jak cicho jest? Mogę, aha, pewnie, ale często. Przyjemniej. Bardzo często, no, z muzyką. Okej, okay. Z telewizorem. Znaczy w sensie jakby coś musi szumieć w tle. No, wiem, o co chodzi. To nie musi być coś, co znam, tylko po prostu, jeszcze najlepiej jak w obcym języku, to nie muszę się skupiać, co tam jest mówione. To ja w drugą stronę. Ja często albo muzyka, albo totalna cisza. Aha, okej. Okay. I ja też się kładę jak w trumnie. Serio, tak? Tak. A tak zasypiasz plecach, tak? Nogi prosto. I zasypiasz tak? Tak. O kurwa, i zobaczy. Się budzę tak samo. Się budzę tak samo, nie? I Dracula. Okej. To jest taka rzecz, o którą pytam każdego. Tak sobie wymyśliłem, że to jest dobre pytanie. Najlepiej wydane 100 zł. No. Nie ma. Wszystkie było źle wydane. Nie, no, jest najlepiej. A jak coś wchodzi w sensie coś na przykład kosztowało 1000 zł. Nie, bo ale to, tam było to 100 zł też. To jest taka rzecz, którą chciałbym, żeby ludzie, którzy mają choćby stówę w kieszeni, mieli okazję na przykład przetestować, sprawdzić. To jest jakby. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale mogę powiedzieć, że rzeczy, na które nie żałuję sobie. No. Uważam, że jest to tak prosta rzecz jak jedzenie. Że okay. Czyli lubisz dobrze zjeść. Uważam, że nie powinno sobie żyć. Jest, nie powinno się sobie żałować, jeśli ma się na coś ochotę, nie? Okej. Okay. Czyli jedzenie. No na przykład, no. Okej. Okay. Bardziej jest, gotowanie w domu, czy bardziej knajpy? Knajpy raczej. Jakaś ulubiona wrocławska na przykład? Albo nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę miejscowości zamieszkania? No. Lubińska? Nie mam ulubionych knajp. Nie mam w Lubinie. Nie w ogóle nie ma knajp. Co ty mi zapytałeś? We Wrocławiu jakieś. Nie, no ja bardzo lubię makarony. Okej. Okay. Makarony. Myślę, że kuchnia włoska, jak dużo ludzi chyba kuchnię włoską lubi. Ja się kocham w makaronach. Zawsze mam ochotę na makaron jakiś, jakikolwiek. Makaron dobra rzecz. Tak. Najlepszy makaron w rosole. No mogę wymienić rzeczy, na które na przykład żałuję, że coś kupiłem, nie? O, to najgorzej wydane 100 zł. Czyli jeszcze, ale no myślę, że jeśli chodzi o na przykład jedzenie, no to nie ma takich rzeczy, że kurde, żałuję, że rok temu kupiłem tylko kebaba, nie? Okej, okay, a ze wszystkich aspektów najgorzej wydane 100 zł? 100 zł, kurde, 100 zł. Ja już miałem tyle rzeczy, ale one droższe były. 100 zł. Boże. Masz pytanie zadał? No, jeszcze inaczej spróbuję. Masz wolne 100 zł? No. Na co je wydasz? Teraz? Załóżmy, że teraz mam 100 zł. Pierwsza rzecz, która ci przychodzi do głowy. Pierwsza rzecz, szczerze ci teraz powiem. Nie wydam go, uzbieram więcej, żeby kupić coś, co potrzebuję. Okej, to. Nie wiadomo, to do czego? Ewentualnie pójdzie na jakieś taksówki albo na jedzenie na mieście, ale. Okej. A do większych zakupów? Do czego? Ja zazwyczaj zbieram pieniążki na coś porządniejszego, co zazwyczaj jest droższe wtedy, nie? I sprzęt? No, sprzęt do filmowania. Okay. Jakby to. No to ja na to głównie wydaję. Aktualnie. Okay. Jak mi przychodzi do głowy. A tu niestety w tej branży no, nie ma za 100 zł, chcesz kupić kamery, obiektywy, to wszystko w tysiącach jest. Okej, okay, znaczy przychodzi mi tak do głowy, że może baterie, ale. No może, filtr. Teraz no filtr bym kupił jakiś tani na mój obiektyw. Dobrze. No. dosyć wyszukane rzecz. Ale za 100 kupię. Okej. Okay. Ja na pewno będę chciał cię jeszcze zaprosić, porozmawiać. Wydaje mi się, że mam jeszcze mnóstwo tematów. Pewnie. Do rozmowy. Też jeszcze jest taki temat. No? Nie ma pieniędzy za to. za to fakturę, proszę nie wysyłać faktury. Tak. No i temat? Jak mnie pytałeś, czy mam coś jeszcze do powiedzenia, to mi się później przypomniało, jak się zastanowiłem.
Kiedyś byłem uzależniony od komputera bardzo. O, to ciekawe. Ja potrafiłem siedzieć po kilkanaście godzin nawet. Pamiętam chyba raz policzone, 17 godzin chyba grałem. Gry online? Tak. Grałem, rano wstałem. Okej, okay. Tytuł? Survivale ogólnie. Survivale, okay. Wiadomo, zaczęło się od Minecrafta, wczesne dzieciństwo. Minecrafta grałem 6 lat w ogóle, nie? To też. Okay. Później Rust, też survival. H1Z1 też survival. Ogólnie gry, gdzie była rywalizacja. Musiała być rywalizacja. Jakaś na przykład. Wiesz, to się skleja bardzo są, w całość. Wszystko. Są walki, na przykład, czy jak to się nazywa. Może jest na przykład 100 osób na mapie i wszyscy znajdują tam przedmioty i się zabijają, nie? I deathmatch. Deathmatch taki, no. Nie? I ostatni wygrywa. No to to bardzo często. Ogólnie survivale, tworzenie. Tworzenie, budowanie bazy, budowanie baz. Ten, ja nie, bo ja się nie orientuję, no. Tam jest, teraz chyba się gra w... Co się kurwa teraz gra? Nie wiem, ja nie gram od razu. Okay. A przestałeś tak po prostu tak. Nagle? Bo uznałeś, że... To też jest powiązane znowu z wiarą i z modlitwą. Okay. To też jest rzecz, o której w sumie nie powiedziałem. Mhm. Wymodliłeś sobie przerwę w uzdrowieniu. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest nastolatek, który dzień w dzień gra. No. Po 10-15 godzin. Mhm. Od rana do nocy. Po szkole do trzeciej. Rano szkoła. I znowu gram. Mhm. Ja jak wchodziłem na serwer, gdzie się budowało bazy, to ja w noc postawiłem taką chałupę, że ludzie pisali, że jakiś nowy klan wszedł. Ale to ja bym sam, nie? Ja okay. Przez całą noc grałem. Okay. I byłem uzależniony bardzo od tego. I sobie zacząłem zdawać z tego sprawę, nie? I tu znowu rewolucja w moim życiu. Modliłem się. Po około dwóch dniach, jak się tak szczerze pomodliłem, pół godziny na podłodze klęczałem. Okej. Okay. Przestałem grać. Nie, że stopniowo. Czy coraz mniej. Przestałem. Ja myślę, wyszedłem do ludzi na dwór, nie? Ja myślę, że będziesz miał mnóstwo wiadomości. Bo... To jest też taki przeskok, rewolucja w moim życiu, o którym trochę zapomniałem. Teraz mi się przypomniało. Mi jest stosunkowo blisko, bo ja 11 lat spędziłem w World of Warcraft. Też po 12-14 godzin dziennie. Ale to była ucieczka moja, bo ja byłem, mówię, tym chłopakiem, co patrzy na sznurówki i stoi pod ścianą. To też była moja ucieczka właśnie, bo to jest... A ten... tam byłem kimś. No, nie? Bo to jest ten czas właśnie, kiedy ja byłem taki nieśmiały i okay. W ogóle, nie? Znaczy wszystko jest dla ludzi, bo to jakby mojego angielskiego się nauczyłem przez WoWa, nie? Ale... Ja do tej pory nie gram. Okay. W sensie, zdarza się gdzieś są znajomych, sobie FIFA zagram. Ale jeśli chodzi o takie coś, że ja sobie siadam do komputera pograć. Okay. W ogóle od lat. I też mi to bardzo otworzyło oczy na świat. To, że ja przestałem grać, wyszedłem z tego serwera, nie? To też taka wielka zmiana, gdzie zacząłem się odzywać do ludzi, wychodzić z nimi. No okej. Okay. No. Super. Bardzo ci dziękuję, Radku, za dzisiaj. Dziękuję tobie również. To była przemiła rozmowa. Mówię, na pewno będę chciał cię jeszcze zaprosić, też tam mamy kontakt prywatny, więc będziemy się umawiać, a póki co bardzo ci dziękuję. Dziękuję i miłego również. Wieczoru. Do następnego razu. No, możemy pa. Pa.